Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Walls. Dzisiaj ze mną Multi, ponownie. Witam. Okej, okay. Jesteśmy na mapie Island, która jest, z tego co wiem, jedną z lepszych mapek, już taką klasyczną, jeżeli chodzi o Hypixela, nie? Tak. Więc wybijamy. W ogóle dawno nie było materiału z mojej strony, ale jest to spowodowane wakacjami, zresztą sami wiecie, że ja zbytnio nie nagrywam tak często jak moi koledzy. Ha! A ja co mam powiedzieć? No tak samo ty, nie? Nie nagrywamy tak często jak na przykład, nie wiem, Rezi, który wypuszcza tam sobie te materiały. Albo na przykład Blow, ale tak czy inaczej postaram się coś dla was nagrywać, nawet w te wakacje. Dobrze, Multi, wbijamy już do tej kopalni. Czym są wakacje? Ja nie wiem, dlatego że nie mam życia. No właśnie, jesteś no life'em. Wakacje to okres, w którym... Okres? Jezu. Wakacje to okres, kurde. Stary, tu jest crafting table. Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Crafting fucking table. Dobra, ale wracając do... Czym są wakacje? Wakacje to są okres, w którym... Dzisiaj cały odcinek... Wiesz, no... Będę robił odpowiedzi dubdub. Okej. Okay. Multi? So... Widziałem. Ale, ale właśnie wracając do twojego pytania, czym są wakacje? Wakacje jest to okres, w którym możesz... Czekam na dubstep teraz, ale zawiodłeś mnie. Co ty? Dobra. Okej. Więc tak, wakacje to okres, w którym powinieneś się bawić, korzystać z czasu wolnego, z tego. No ja właśnie kopię w kopalni. Kopiemy w kopalni. Zajebiste wakacje, nie? No fuck. Dobra, ciśniemy dalej. Ciśniemy te Iruny. Aha, właśnie. Grałeś z Blowem, z tego co widziałem. Na Candyland. Okej. I jak wam tam poszło, bo nie oglądałem całego? Słyszałem tylko... I dlatego właśnie z tobą nagrywam, stary, bo przynajmniej jest śmiech, nie? Jest śmiech. Okay. No, czekam na jakiś dubstep typu... Wiem, stary! Dobra, a w ogóle napiszcie w komentarzach, jak spędzacie wakacje, bo jestem ciekaw, co tam robicie ogólnie, czy tylko no-life'icie, co ogólnie jest zajebiste jak dla mnie, bo no-lifing jest spoko, tylko ja go nie preferuję. No, ale no-lifing jest też spoko i wiecie, jak nie ma co robić, na przykład nie, na placu, bo jest ciepło i tak dalej, to oczywiście kombi jest zajebistą alternatywą, bo po prostu na kompie zawsze coś tam zrobicie, nie? No niekoniecznie w taki gorąc, chociaż uwielbiam basen, jeżeli chodzi o takie ciepło, to jest świetna rzecz, naprawdę. I jak tam, byłeś Multi na basenie w tym roku? W sensie u nas w te wakacje? Basen. O, dobrze, że oświetliłeś, bo było przez pół odcinka ciemno. Dobra, nagrywamy to o 22.16, tak więc wiecie, wybaczcie, jeżeli będą jakieś fejle i tak dalej, ale po prostu ja wróciłem z gór dopiero, a postanowiłem, że... A mam wenę i czuję to, że mam wenę. I po prostu... mam King Konga, gdy robię gonga, to... Dobra, tutaj można się wkopać. To wkopaj się, stary. O, tam jest ten, ta? Wkopuję się. Kuliny tyryni. Czekaj, Multi, jakiego ostatnio dubstepowego hitu słuchałeś? Czegoś, co tak zapadło ci, wiesz, w pamięci i zaparło ci dech w piersiach w momencie, gdy to właśnie słuchałeś. Jaki jest taki twój ulubiony Justin hit? Justin Bieber, baby. Dobra, okej. Śmieszny. Nie, no to jest śmieszne akurat. Dobra, cześć, zrobię sobie te trzy piecyki. Upalę sobie. Raz, dwa. Your furnace is now protected. Ej, jakiś typ mi dał kurczę pota i go wyrzuciłem. Ja! Przez przypadek. Ja jebczę.
Okej. Okay. Ogólnie to tak, jest parę pomysłów co do hymnu Cops and Robbers. I teraz powiem wam, czy chcielibyście użyć jakąś piosenkę tego typu w takich klimatach iście multikowskich, czyli takich, wiecie, gangsta i tak dalej. Takich murzyńskich. No i ogólnie mam nawet osobę, która, wiecie, miałaby przewodni wokal w tym. Ale nie ukrywam, że fajnie by było, jakby wszyscy z Cops and Robbers, wszyscy członkowie ekipy, również coś tam dograli. Nikt tam nie umie rapować oprócz mnie. Wiem właśnie, taka jest prawda. I ciebie, dobra, i ciebie, bo. Dziękuję, dziękuję za tą, jakże przyjemne słowa, które do mnie skierowałeś. Bardzo dawno właśnie nie słuchałem ich z swoich ust. Naprawdę. Zawsze tylko mnie tępisz, męczysz mnie, obrażasz i tak dalej. Tym razem mnie doceniłeś. I to jest fajne. Co ty tu kopiesz w ogóle? Ja, skąd ty wiesz o tym? No bo ja znam tą pamięciówę. Pamięciówę, tak? Jeb. Okej. Dobra, tutaj mamy twatę, jeszcze to... 7.14 już się lasa. O, 24. Jak tam u ciebie, Sety? Jesteś przygotowany na wojnę? Co ja robię? Przepraszam. Zepsułem ci cały odcinek. Stary, nic nie zepsułeś. Ja tam uwielbiam sam nagrywać. Nawet jeżeli odcinek jest kompletnie zrąbany i wiem jak o zawsze. Tym i wiem, że będą hejty. To jak i tak jesteś zajebisty. Ziomeczku. Tak, ziomeczku, nie jestem twoim ziomkiem. Jestem gównem. Gównem. Czemu masz taką niską samoocenę? Nie wiem, ludzie mi tak piszą, że jestem gównem. Tak? Tak. Kto tak pisze multiemu, niech napisze komentarz, że tak pisze. Jaki żebro koment. Co? Napiszcie multi to szmata. Ja piszę, że multi to szmata, a dlaczego? Bo jest szmatą. Did that for names belongs to Need Your Blood? A kurczę, ktoś mi pisze na Skype'ie. Sprawdziłbym to teraz, czekaj. Sprawdzę sobie. Avenis. A kiedy do domu wrócisz? Kiedy wrócisz do domu? Widzę, że on jeszcze nie wie, że już jestem w chacie, ale dobra. To jest ta chwila, kiedy on jeszcze nie wie. O tym, że jestem w chacie. Że jestem w chacie. Słuchaj. Dawaj jakiś freestyle multi. To trzeba ogarnąć. Nie umiem. Nie umiem. Jak nie? No my nie mam bitu, musiałbym puścić stylu... bita, to byś mi multi! Dawaj. Musisz zrobić bit. Jestem na The Wallsach, nie wiem, nie słyszę bit. Ej, nie słyszę bitu, bo jak rapuję, to zagłusza całego Skype'a. Ja jestem multi, robię tutaj teraz pierwszy kulti. Nie wiem co się dzieje dookoła, ej ziomek, ale przepalam żelezo w domek. Ej, rzucił ci drabinki. Stawiasz je jak spinki. Zajebiste. Ale najgorsze jest to, że ja nie słyszę tego bitu, bo jak ja mówię, to cię przycisza. Wiem właśnie, bo ty masz priority chyba, nie? Czy jakoś tak? No, to jest gówno takie. Słabo. Bieda. Bieda. Ej. Co? What the fuck? Jezu, jak to jest... Jestem gówno. Co? Gówno! Nie, no dobra. 6 minut do tego, do rozpoczęcia. Musimy to wygrać. Jeżeli to sfejlujemy, jest tak zajebiste nagranie, nie możemy tego sfejlować, naprawdę. Ja sobie wezmę trochę kobla jeszcze. Ej, patrz, żelazo. Ej, patrz, ziomuś, widziałeś? Marycha. Okej. Ogólnie wiem, że wam ludziom podobają się The Wallsy. Bo poprzednimi The Wallsami dużo z was pisało, że chcecie kolejną część z tego właśnie serwera. Tak więc postanowiłem, że zrobię to dla was. Ponieważ jesteście zajebiści. Słyszałem, tak. Że multi kupuje suby. Wiem właśnie, słyszałem ogólnie, że multi korzysta z usług multi kont.
multi-views, multi-subscribers, multi-favorites, multi-likes i tym podobne. No nie, i multi... Wie, tak naprawdę nie istnieją, bo to są wszystkie boty. Wiem. Jeśli ty teraz oglądasz ten film, to znaczy, to że jesteś bot. Nie jesteś prawdziwym człowiekiem. Jesteś botem, bo ja ciebie kupiłem. Dokładnie tak. I... na stronie od subskrybów. Możecie kupić suby na stronie subskrybuj.pl. Jest to bardzo dobra strona, gdzie możesz kupić suby. Dokładnie, dokładnie. I w ogóle ja słyszałem... Kurde, stary, po tym nagraniu ja muszę wziąć i zarezerwować tą domenę, bo zaraz ktoś kupi. Jaką? Zaraz ktoś kupi tą domenę i postawi tam, nie wiem, serwis z erotycznymi obrazkami. Albo coś w tym stylu. I będziesz jeszcze, że szerzy erotyzm i zaraz będę mieć oflagowany film. Nie wiem, czy takie coś istnieje. To wycisz. No to wiecie, że to... Okej. Okay. Jak coś, to nie słyszeliście tego. Teraz nastała cisza. No, nastała cisza. Drop the bass. Porn site. Tak. Ej, to ty też będziesz musiał to wyciszyć w takim razie, bo to z kontekstu będzie wynikać. Co? Nie, dobrze, że ja nic nie wyciszam. Ja kupię te subskrybuj.pl. Po prostu. Jesteś głupi. To prawda. A, gdzieś spadłem. Jesteś głupi, chłopie, ty jesteś... Przekieruję to na twój kanał, o. Nie, i tak samo jak... Dobra, nieważne. Pamiętasz to, nie? Powiedz może im to. Co? Czy nie? Powiesz im to, czy nie? Nie. Nie powiem im tego. Jeżeli chcecie słyszeć tę historię, to na serio, to musicie mieć przebłagać. Bym powiedział w następnym filmie. A myślisz, hej ty. Jezu. Nie no, dobra stary, słuchaj. Są 3 minuty do tego, ja mam full set. Czy ty masz ten stół do enchantingu? Mam. Dasz mi coś, tak? Dasz mi pogrzebać? Tutaj jest Mortis ma też stół do enchantingu. Witaj Mortis, co tam u ciebie? Mortis! A wiesz, z czym się Mortis kojarzy? Z Madagaskaru. Aha, z tym Mortisem. Wiem, który. Mortis. Czekaj. No to nie był Sharpness 1, stary. Sharpness 1. Ej, chyba to nie był chyba Mortis. To był Mortis... Nie był to Melman? Melman chyba. Nie, Mortis... Coś było na M. Ten od króla... Od Juliana, nie? Mortis, coś tam... Wiesz, tak, to był ten typek. Tak, był. Był Melman. Please Sword. Please Sword. I don't give a fuck. That English is so perfectly full. So full perfectly. Ej, ten ziomek ma V na plecach. Please Sword. Please. Ej stary, ale ja... Musimy to wygrać, pamiętaj o tym, że musimy to wygrać. Jeżeli tego nie wygramy, to znaczy, że przegramy. Yes, Czy ten cytat może... Perfectly full. Box for all. Box for me. Czy ten please cytat... Please give me this bow. Thank you very much. Box for all. Well, box for all. On ma ten? Łuki dla każdego? Ja be easy clear. Czy mam lags? Mam lags. Mam łuka z czałnie. Dlaczego każde zdanie zaczynasz od litery dużej? Dlaczego tak mówisz? Ponieważ tak jakby zaczynam słowo od początku, ponieważ jest z dużej litery. Yes. I nie mogę przeczytać tego normalnie, bo rozpoczynam słowa od początku zdania. Albo tego. Witam serdecznie, no lobie, no gówno youtuber. Sram. Dawaj na dół. Czekaj, sprawdzam tylko, jak tam ludzie. Nie możesz, nie da się. Wiem właśnie. Let's rush the center of the map. Kurczę, czemu tak dużo tych mam? Powiadomij na Skype'ie, co jest grane? Let's rush the center of the map. Let's rush. What the fuck? Delty. We are starting this match. Wiem, już jestem właśnie, ale dostałem 49 powiadomień na Skype'ie, taki mass spam. Let's do this, bitch. Mortis, come here, please.
Stary, czy damy radę? Czy, nie, Delphi, czy tutaj wszystko? Musisz chodź do Mortiza. Mortis, help please me. Help please me, Mortis. Mortis ma gniew w oczach, wydaje mi się, że okay, wygramy. Okej, let's do that. Mortis, help please me. Biją. Fokus. Ej, umieram. No to chodź tu, nie giń. Nie mogę. Nie giń, uciekaj, stary. No nie mogę. Ubiję go. To jest Aravis. Kim? Weź go bij, stary! Yes, zabiłem go. Kim? I'm freaking awesome, my... So good, I love you. Stary, ogólnie to zawsze jak się... Jak z kimś się walczysz... Znaczy, jak z kimś się walczysz... Jak z kim walczysz, to... To zawsze się gada takie głupoty dziwne i to jest głupie jak dla mnie. Musimy zachować powagę. Uważaj na wiaderka z lawą, Ja mam resistance fire. Spoko. Zabrał mi, giniesz, piczko. Yes, co? Co on zrobił? Jak? LOL, jak on wyleciał? Jaki skiller? Ej, widziałeś to? Ziomek wyleciał. Dawaj, bijemy. Gdzie ty jesteś, piczko? Tutaj. Ej, ale to już jest wygrana, musimy to wygrać, bo jesteśmy z Mortizem. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Mortiza. O, teraz giniesz, ty piczku czerwona. Dobrze, ej, wszystko mi kradniesz, co jest kurna? Wiem, ale jestem zbyt OP. Zobacz mojego skilla, Scream King. Ej, ej, ej! Woohoo! Jezu. Oh, fuck. Teraz przydałby się. Ej, dobra, to wygraliśmy chyba, nie? Idą. Ej, stary, mam 4 serduszka tylko. Ale tam Mortis walczy z nim. Wydaje mi się, że... Wygram z nim. Ło! Yes! Który serca. Ej, dobra, daj mi coś, jakieś żarcie, bo to już jest wygrane. Już nie ma emocji. Daj mi żarcie. Jedz. Żygi. Wow. Żygi. Mortis włączył dzień. Patrz, stary. Jezu. Jak to wygląda. So stupid. So episode. Stupid, bitch. So stupid episode from Minecraft. Ej, dobra, chodź tam. Gdzie? Let's fucking kill them. I will rape the us. Kurde, Jezus, jaki fail. Mam iron ale. Ej, uważaj na tego typa, on śmierdzi. Śmierdzi szkałem i pedałem. Gin, ty... Ej, patrz, i znowu na pingu. No, nienawidzę tego. Znowu na pingu. Znowu. I approaching Nirvana teraz w tle. Jakiś taki. Daj mi go! To mój jest, ej, to mój! No. Mortis go zabił! Mortis! What the you hell, Mortis? Bitch. Why? No. Joe, you are awesome. Dobra. Kill them all. On tutaj będzie. We must kill them. Kill them all. Let's fuck them. Gdzie jest logman.pl? Logman.pl. Tu jest, pod ziemią. Gdzie? Pod ziemią, będzie. You are awesome too, guys. Not awesome as you. Tu jest. Czekaj. Zrób mu beczkę. Nie, nie ma go. Zalej go lawą. Gdzie on tu jest? Nie wiem. Nie wiem, ale zaraz wyskoczy. Ty mi pilnuj tyłów. Jestem Rosjaninem. Pilnuj mnie. Pilnuj tyłu, ty. Ja jebę. Co za bezsens w ogóle. Ej, on jest tu gdzieś pod domem. Czekaj, bo mi się wydaje, że... Ej, czekaj, Mortis. Patrz, mamy typa z Mortisem, dawaj. Gdzie? U ciebie, w domu. Ty, gdzie on? Chodź, u ciebie daj w domu. Daj mi, bo ja go pesgą strzelę z wara, z hitem over record. Muszę się podnieść. Co to było za dźwięk? Co za dźwięk? Gdzie macie z Mortizem tego? Ja go w twarz strzelę zara, w raidu stunie. A, tu jest, tam na samej górze jest, chodź tu. Mortis, chodź tu do mnie. Oj.
He is here. That Russian skill. Come on here. Ja mój zaraz. He is here. He is here. What the fuck? I gdzie ty jesteś w ogóle? Poczekaj, come on, guys. Idziemy z Mortizem. Idziemy. Come on, let's do that. I will kill them all. But come on. Come on, go to me. No idzie, brat jest polski, chodź tu do mnie, bo ja tu muszę zaraz go zniszczyć. Ty kartuszka weź się, twórz. No weź i ogarnij, bo żałosne jak gówno. Ej, mi się wydaje, że Mortis ma ten, jest oczytany. I no ma chodź, olbrzymią do mnie. Wiedzę na temat tego, The Walls. Chodź tu do mnie. Się trzymam go. Do mnie to chodź, no. Ej, jedzie do mnie koleś. Koleś do mnie idzie. Idź na centrum, idź na centrum. Bije typa, bije go. Bije typa. Bije, zabiłem. Chodź tu do mnie, ostatnio został mnie tu. Pomóż mnie tu, koń leży w gównie, płacze cały, wywrócił się. Szybciej. Gówno mnie tutaj. Szybko, bo wywrotka przyjechała i rozwaliła gówno. Ej, Mortis mówi, że tutaj, czekaj. A to tak, bo on spadł, ja go zabiłem tego, co tam był. Trzeba się wrócić. Wrócić się trzeba, żeby mu sprać dupeło. Dobra, ja będę szybszy. Dupeło mu trzeba sprać, gówno wyleci. Naprawdę, multi. Naprawdę. Wiedzę lawę pewnie, tam jestem, skurczłybek. Co ty grałeś, stary? Bije. Za dużo... Bije. Mortis, gdzie jesteś, Mortis? Bije za Mortis, za się bije z nim, bije się z nim. Dobra, mam typa, mam go. Czy ostateczna akcja będzie należeć do mnie, czy raczej do typa, który nazywa się... Mortis. Śmierdzący Kałasznikow 24. Kropku! Kropku, chodź do mnie, się pierdzielę, zaraz brać w gol! Kropku! Chodź do mnie! Kropko jeszcze, what the fuck? Czekaj, nie opłaca się ten. Rzuciłem mu pota na twarzę! Zaraz go zniszczę! Przetnę go. Pierdnicze. Co za peniso? Naprawdę tędy? Ach, ty głupku. Przetnego. Przetnego. No on to robi, buduje tu już, będzie budował. No i buduje. Buduje. Gówniak. Co za idioten. Idioten pierdzielony. Gówniak. A czemu piaski buduje? Przecież on spada. Bo jest idiotą. Ej, uciekaj. Zginiesz. Bije mnie. Gin. Szmateksu. Szmateks. Yes. Yes. Nie wiem, kto go zabił, ale wygraliśmy. Ja go zabiłem. Juhu. No to co? Gratulacje. Dość mało emocjonujący, ponieważ pokazaliśmy klasę w tym meczu. Wiemy jak walczyć. Najlepszy gracz jesteśmy z Europy Wschodniej i Zachodniej. Dobra, kończ już to nagranie, Władek, bo ja muszę gnój wywłosić teraz. Dobra, w takim razie ja już się z wami żegnam, dzisiaj ze mną był Multi. No, trzymajcie się na razie, pamiętajcie, tutaj musicie dużo skilla mieć, żeby grać dobrze i dużo pierogów i ziemniaków jeść, bo jak nie jecie, to jesteście mali ludzie, a jak jesteście duży ludzie, to macie dużo pieniądzów i dużo mocy w ziobie i w swoich mięśniach, także jedźcie dużo ziemniaków od babci, prości ziemniaki i zawsze kurkę możecie też pierdzielić kotlecika, bardzo dobrze działa na mięśnie, bo to białko jest i ogólnie bardzo dobre. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam, trzymajcie się i kolejny odcinek po rosyjsku już za niedługo. Dajcie kciuki.